Cześć, zapraszam Cię dzisiaj na kolejnego shorta egzaminowego. Dzisiaj rozwiążemy zadanie szóste z egzaminu smukrasisty 2021. Zapraszam. Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli. Podstawa obliczenia podatku i tutaj mamy kwotę mniejszą lub równą 85 528 zł i sposób obliczenia podatku. Tutaj mamy 18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556,2 grosze, czyli minus. Kwota większa niż 85 528 zł i tutaj mamy 14 839,2 grosze plus 32% nadwyżki ponad te 85 tysięcy, czyli to, co jest wyżej niż 85, musimy zrobić z tego 32%. Ok. Uzupełnij zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła 84 500 zł. Wysokość podatku w złotówkach od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie. Czyli mamy mniej niż 85 tysięcy, więc tu będzie pan Jan. Ok. Czyli patrzymy na ten pierwszy wiersz. 18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556 zł. Czyli najpierw musimy zrobić 18% z, tylko z czego? No musimy to mieć w nawiasie, czyli podatku pomniejszone o 556, czyli te 84 500 minus 556,02. Ok, czyli z tego pomniejszonego, czyli z tej całości. Więc u nas odpowiedź B. W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła 97 300. Czyli tutaj mamy panią Zofię. Wysokość podatku w złotówkach od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie. I tutaj mam tak, 14 839 plus i teraz 32% z czego? Z nadwyżki ponad te 85 tysięcy, a nadwyżka to musimy odjąć te 97 tysięcy, czyli moment, tutaj sobie to napiszmy, 32% z czego? Z nadwyżki, czyli 97 300 minus te 85 528. Czyli 32% z, ale plus te 14 tysięcy. Czyli to jest jakby osobno, nie z 85, tylko z nadwyżki, czyli z tej różnicy. Czyli u nas odpowiedź D. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. I oczywiście zapraszam Cię na jutrzejszego shorta o godzinie 18:30. Do zobaczenia, na razie, cześć!